Nieco ponad 150 lat temu rewelacją były pociągi parowe. Po II wojnie światowej linie kolejowe opanowała trakcja elektryczna. Kolejny skok to szynowe pociągi superszybkie. Dziś osiągają prędkość ponad 400 km na godzinę. Kolejną rewolucję przynoszą unoszące się nad torem pociągi na poduszce magnetycznej, tak jak ten zbudowany przez koncern Siemens. Jeszcze szybsze i jeszcze cichsze. Pociągi, które się poruszają w Niemczech, poruszają się na poduszce magnetycznej wytworzonej przez zwykłe elektromagnesy. Czyli mamy do czynienia z bardzo dużą stratą energii, z bardzo dużymi kosztami poruszania się takich pociągów, chociaż te koszty i tak stanowią rzędu 1/3 tego, co musimy zapłacić za zwykłe pociągi. Każdy przewodnik prądu elektrycznego wykazuje opór. Ten opór powoduje realne straty. Przewody grzeją się. Od początku XX wieku wiadomo, że niektóre materiały w niskich temperaturach stają się nadprzewodnikami. To znaczy, że przewodzą prąd elektryczny bez oporu, czyli bez strat. Poszukiwaniem takich materiałów zajmują się naukowcy na całym świecie, także w Polsce. W naszym instytucie między innymi prowadzimy również badania nadprzewodnictwa. Nadprzewodnictwo jest to zjawisko, które pojawia się niestety tylko w niskich temperaturach. Niestety dlatego, że mamy kłopoty czasami z otrzymaniem bardzo niskich temperatur. Dla wielu osób spadek temperatury jesienią i zimą jest przykrą dolegliwością. A to dopiero początek drogi w krainę zimna. Minus 20 stopni Celsjusza to w środkowej Europie duży mróz. Świat zmienia wówczas swoje oblicze. Na przykład woda tworzy na drzewach i krzewach piękne kryształy. Dla naukowców zajmujących się niskimi temperaturami taki mróz to skromny początek drogi. Wiedzą, że wówczas, gdy robi się znacznie zimniej, materia zmienia swoje właściwości. Oto zabawny eksperyment przygotowany specjalnie dla tego filmu. Czy można wbić w deskę gumowy gwóźdź? To, co w warunkach pokojowych wydaje się niemożliwe, w temperaturze minus 196 stopni Celsjusza jest zupełnie proste. Guma staje się twarda jak stal. Również banan w takich warunkach staje się twardy. Można nim, zamiast młotkiem, wbić w deskę gumowy gwóźdź. Wciąż jeszcze twardy banan można rozbić zwykłym młotkiem na kawałki, tak jak lód. Po lekkim ogrzaniu miękką już gumę można wyjąć z deski palcami. Doświadczenia, które pokazywaliśmy, miały przedstawić własności różnych metali, plastiku, materiałów, z którymi mamy do czynienia, które w niskich temperaturach zachowują się zupełnie inaczej niż w temperaturach, do których jesteśmy przyzwyczajeni. W naszym wypadku zajmujemy się własnościami materii, które są jeszcze dziwniejsze, które można badać w temperaturach bardzo niskich, w temperaturach ciekłego azotu, ciekłego helu, odległych tylko kilkadziesiąt stopni od temperatury zera bezwzględnego. Ta świecąca para wodna to wpływ dobrze nam znanego, ale skroplonego gazu, azotu. W tym przypadku oraz w laboratorium, gdzie naukowcy badają materię w takich skrajnych warunkach, widzimy azot bardziej niż lodowato-zimny. W doświadczeniach możemy zobaczyć, że gaz ten w stanie ciekłym zachowuje się dość niezwykle. Do naczynia ze skroplonym ciekłym azotem, który, jak już wspomnieliśmy, ma temperaturę minus 196 stopni Celsjusza, włożona została miedziana rura. Bez jakiejkolwiek pomocy przeraźliwie zimna ciecz, ciekły azot tryska w górę. Miedź, która miała temperaturę pokojową, była bardzo gorąca w porównaniu z cieczą. Azot zaczął więc gwałtownie wrzeć. Jego pary spowodowały wyrzucenie kropli cieczy w formie fontanny. To, co przed chwilą Państwo widzieliście, to była demonstracja zachowywania się materii w superniskich temperaturach. My tutaj w Instytucie Niskich Temperatur zajmujemy się badaniem właściwości ciał stałych w skrajnie niskich temperaturach, gdzie ta materia przejawia różne dziwne, anomalne właściwości. Naukowcy wiedzą, że wiele niezwykłych cech materii w temperaturze pokojowej ukrywa się przed nami. Właśnie dlatego badają, jak zachowują się w superniskich temperaturach m.in. materiały magnetyczne czy niezwykłe nadprzewodniki. Nadprzewodnictwo polega na tym, że elektrony, które przepływają w metalach i które tworzą prąd elektryczny, mogą
w bardzo właśnie niskich temperaturach, wtedy kiedy oddziaływanie między nimi a siecią staje się słabsze, mogą łączyć się w pary i mogą przenosić prąd bez żadnego oporu. To zjawisko już znalazło zastosowanie praktyczne. Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą. Tu w 1957 roku uruchomiono potężny akcelerator o masie 36 tysięcy ton. Był to wówczas największy magnes na świecie. Działa do dziś. Grube kable miedziane są w nim chłodzone wodą. Blisko 30 lat później rozpoczęto budowę nowoczesnego nuklotronu. Akceleratora, w którym wykorzystano właśnie nadprzewodnictwo w temperaturze ciekłego helu. To pozwoliło zmniejszyć rozmiary urządzenia, zmniejszyć ilość zużytych materiałów i zużycie energii. Zwykle współczesne akceleratory buduje się wykorzystując nadprzewodnictwo. Co umożliwia nam nadprzewodnictwo? Pozwala ono na wielokrotne podwyższenie krytycznej gęstości prądu w uzwojeniu magnesu. Jeśli porównamy synchrofazotron i nuklotron, chociażby wizualnie, to zobaczymy, że synchrofazotron to gigantyczny magnes o przekroju kilkunastu metrów kwadratowych, a nuklotron ma wymiary magnesu zaledwie 20 na 30 centymetrów. Uzwojenie jednego magnesu synchrofazotronu to 3000 ton miedzi, zaś uzwojenie magnesu nuklotronu waży tylko 15 kg. Już gołym okiem widać, jak bardzo zmniejszyły się wymiary akceleratora dzięki zastosowaniu magnesów nadprzewodzących w temperaturze ciekłego helu. W latach 80. naukowcy odkryli materiały, które uzyskują takie niezwykłe właściwości w temperaturze ciekłego azotu, który otrzymuje się bardzo tanim kosztem. Dziś przewodzenie prądu bez oporu znajduje zatem coraz więcej zastosowań. Inną cechą nadprzewodników jest to, że potrafią wypychać na zewnątrz pole magnetyczne. W efekcie ochłodzony nadprzewodnik unosi się, lewituje nad magnesem. Powstaje jak gdyby poduszka magnetyczna. Oczywiście podobnie magnes może unosić się nad nadprzewodnikiem. Poruszony wiruje praktycznie bez oporu. Już dziś buduje się takie nadprzewodzące łożyska, które pozwalają uniknąć tarcia. Wypychanie pola magnetycznego spowodowało, że tymi materiałami zajmują się liczne laboratoria. Zajmujemy się nie tyle badaniem samych układów, które są związane z takimi polami magnetycznymi do bezpośredniego wykorzystania. Zajmujemy się raczej badaniem, skąd te własności powstają, w jaki sposób materia je uzyskuje, co mamy zrobić, żeby te własności były lepsze, jak je poprawić, jak doprowadzić do tego, żeby efekt przepływania prądu bez oporu można było uzyskiwać w jak najwyższych temperaturach. Oczywiście najlepiej by było w temperaturze pokojowej. Chcemy przede wszystkim zrozumieć, co się dzieje. Naukowcy też lubią się bawić. Oto pokaz zastosowania nadprzewodnictwa. Ciekłym azotem chłodzimy jeden z dwóch istniejących egzemplarzy niezwykłej kolejki. Znajdujący się wewnątrz materiał staje się nadprzewodzący. Model pociągu unosi się nad specjalnie skonstruowanym torem. Porusza się praktycznie bez tarcia. Bez trudu pokonuje przeszkody położone na torowisku. Podobnie mógłby działać prawdziwy pociąg. Super szybko, cicho i bardzo tanio. Taki pociąg stanowiłby rozwiązanie na miarę XXI wieku. Trzeba tylko opanować produkcję magnesów, które pozostają nadprzewodzące w wysokich temperaturach. Z punktu widzenia technologii ważnym kierunkiem naszych badań jest poszukiwanie materiałów o możliwie najwyższej temperaturze, w której nadprzewodzą. Materiały tego typu oczywiście znajdą natychmiast zastosowanie w wszelkich gałęziach przemysłu, chociaż jak zawsze powtarzamy, nie zbudujemy pociągu, który będzie jeździł bez strat energii z Wrocławia do Warszawy. Zajmujemy się również problemem materiałów wielofunkcyjnych, to znaczy takich materiałów, które mają bardzo interesujące własności, na przykład cieplne i elektryczne. Popatrzmy na niezwykłe doświadczenie zrealizowane dla potrzeb filmu. Na powierzchni koła umieszczone zostały okruchy nadprzewodnika wysokotemperaturowego. Pod nim położono mały magnes. Koło zaczyna samo się poruszać, tak jak silnik krokowy. Samo? Czyżby naukowcy odkryli perpetuum mobile, a więc silnik poruszający się bez zużywania energii? To koło nie jest perpetuum mobile, ponieważ wykorzystuje gradient temperatury, jaki się ustala między częścią zanurzoną w ciekłym azocie, a fragmentami koła poza. Czyli te kawałki próbki, które są powyżej ciekłego azotu, są w stanie normalnym, te, które są w ciekłym azocie, w stanie nadprzewodzącym. No i taki silnik może działać. A teraz Państwu pokażemy inny eksperyment, który
może jest nieco bardziej tajemniczy. Jak na razie tego doświadczenia naukowcy nie potrafią wyjaśnić. Widzimy okrągły magnes, który lewituje nad pastylką nadprzewodzącą. Pastylka wypycha z siebie pole magnetyczne i magnes unosi się. Po chwili, jak widzimy, rozpoczyna powolny obrót. Dlaczego? Widocznie działa na niego jakaś siła. Ale jaka? Ktoś mógłby powiedzieć, to jest proste, oczywiście paruje azot. Pastylka nie jest jednorodna i pary azotu obracają tym magnesem. No to, żeby wykluczyć taką możliwość, nasunę kwarcową rurkę, która osłoni magnes od par azotu. Widzicie Państwo, że magnes dalej się obraca. Powiem szczerze, że do końca jeszcze nie rozumiemy, w jaki sposób to się odbywa i na czym to zjawisko polega. Jak widać, doświadczenie nie zależy od położenia magnesu. Można by powiedzieć, że pastylka obraca się na skutek różnicy temperatur. Naukowcy próbowali zatopić magnes w kwarcowej rurce próżniowej. Magnes dalej obracał się. W niskich temperaturach takich niezwykłych zjawisk jest znacznie więcej. Specjalnością Instytutu jest badanie własności magnetycznych, przede wszystkim związków uranu i aktynowców w niskich temperaturach. Szczególnie istotnym wynikiem z ostatnich lat jest znalezienie współistnienia magnetyzmu i nadprzewodnictwa w związkach uranu, czego wcześniej w żadnym laboratorium nie znaleziono. Ogólnie rzecz biorąc, badania materii w niskich temperaturach służy temu, żeby poznać własności materii w stanie czystym, a więc w takim, w którym, jeżeli poznamy rzeczywiście ten stan podstawowy materii, będziemy mogli wnioskować o tym, jak ona się będzie zachowała w wyższych temperaturach i wtedy uda nam się wykorzystać jej własności do zastosowania w różnych działach, również gospodarki. Ciekły azot ma temperaturę minus 196 stopni Celsjusza. Dla naukowców jest on wciąż jeszcze bardzo gorący. Po obniżeniu ciśnienia za pomocą pompy próżniowej ciecz zaczyna wrzeć, a następnie zamarza. Pojawia się śnieg czy wręcz lód azotowy, bardzo podobny do znanego nam zwykłego lodu. Jest jednak znacznie, znacznie zimniejszy. Naukowcy w różnych instytutach stosują wiele skomplikowanych czy wręcz wyrafinowanych metod obniżania temperatury po to, by zbliżyć się do absolutnego zera, do temperatury około minus 273,15 stopnia Celsjusza, czyli do zera stopni w skali Kelwina. Tylko zbliżyć. Samego zera nie da się bowiem osiągnąć. Jesteśmy przy aparaturze, w której jest najniższa temperatura, no przypuszczalnie w promieniu blisko 1000 km. No, powstaje pytanie, dlaczego wytwarzamy tak niskie temperatury i dlaczego chcemy badać własności różnych materiałów w tak ekstremalnych warunkach. Ta temperatura to jest około 1/10 nad zerem bezwzględnych. No i tutaj musimy sobie przypomnieć, że gdy zmniejszamy rozmiar obiektów, gdy obiekty stają się wielkości pojedynczych atomów, wtedy ujawniają się zupełnie nowe zjawiska, których nie znamy z fizyki czy z codziennego życia. Są to tak zwane zjawiska kwantowe. I zainteresowanie tymi zjawiskami kwantowymi no, trwa już od wielu, wielu lat, ale w tej chwili jest bardzo silnie spotęgowane tym, że rozmiary tranzystorów w obwodach scalonych, jak wiemy w komputerach czy w pamięciach, stają się coraz mniejsze i w tej chwili są już w nanoskali. Obniżając temperaturę, jesteśmy w stanie przewidzieć wcześniej, co się stanie, jeśli zmniejszymy tranzystory, jeśli będą one jeszcze mniejsze, jeśli będą, w tej chwili są, jak wiemy, rzędu 1/1000 rozmiaru włosa ludzkiego, ale jak będziemy jeszcze je zmniejszali, wtedy może nawet w temperaturze pokojowej, w temperaturze wysokiej pojawią się zjawiska kwantowe. Naukowcy z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk badają tak zwane półprzewodniki magnetyczne. Wykazują one właściwości, które wykorzystywane są m.in. w budowie tranzystorów. Takie materiały stosowane są na przykład w zakładach koncernu Intel w produkcji procesorów do komputerów i telefonów komórkowych. Z drugiej strony te same materiały w niskich temperaturach wykazują także własności magnetyczne, takie same jak taśmy czy dyski magnetyczne. Czy dzięki zrozumieniu tych zjawisk uda się skonstruować materiały będące półprzewodnikami i ferromagnetykami w temperaturze pokojowej? Wszyscy wiedzą, że temperatura mówi nam o ruchu cząsteczek i atomów. Gdyby zatem zwolnić lub prawie zatrzymać ruch atomów, zbliżylibyśmy się do najniższej możliwej temperatury, zera absolutnego.
W tym laboratorium badamy atomy w najniższych temperaturach, zaledwie ułamek stopnia powyżej zera absolutnego. Temperatura jest miarą ruchu atomów i o ile w normalnych temperaturach pokojowych atomy poruszają się z prędkościami kilkuset metrów na sekundę, to znaczy prędkościami naddźwiękowymi, o tyle w naszej pułapce tutaj za mną te temperatury, te prędkości są zaledwie centymetry na sekundę. Do hamowania atomów służy pułapka i laser świecący w podczerwieni. Do zatrzymywania i łapania atomów wykorzystujemy lasery bardzo podobne do tych, które stosuje się w supermarketach do skanowania kodów paskowych bądź w odtwarzaczach płyt kompaktowych. Po odpowiednim ich przystosowaniu, za ich pomocą możemy bardzo precyzyjnie sterować wieloma parametrami atomów, ich temperaturą, prędkością i wieloma innymi. Kamera zainstalowana przy pułapce, w której chwytane są atomy, pokazuje wynik doświadczenia. Widoczny rozlot atomów. Dzięki temu, że nasze spułapkowane atomy świecą, obserwując światło, możemy obserwować same atomy. Dzięki temu, że atomy poruszają się bardzo powoli, możemy gołym okiem zaobserwować ich ruch i w ten sposób je badać. Na ekranie widzimy zatrzymanie atomów i ich dość powolny rozlot. W tym momencie temperatura spada poniżej 1000 stopnia Kelwina. Te badania pozwalają nam w ten sposób zobaczyć atomy i zobaczyć cały mikroświat z niezwykłą precyzją. Pozwalają dużo lepiej badać atomy, pozwalają wreszcie na nowe zastosowania, które z tych badań mogą wyniknąć. To mogą być nowe, dużo precyzyjniejsze zegary atomowe albo jeszcze rzeczy, o których w tej chwili nam trudno pomyśleć, a które wynikną w najbliższym czasie. Dla naukowców temperatury ciekłego azotu czy ciekłego helu, a nawet temperatury rzędu tysięcznych części stopnia Kelwina są wciąż jeszcze dość wysokie. Pomiędzy nimi a zerem absolutnym mogą się kryć jeszcze inne, ogromne, nieznane obszary. Dlatego na całym świecie, a także w polskich instytutach, prowadzone są badania niezwykłych zjawisk zachodzących w niskich temperaturach.